Monika Suder, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo24, a ze mną studio Jarosław Obremski, wojewoda dolnośląski, dzień dobry. Dzień dobry. Panie wojewodo, już za chwileczkę, już za momencik, narodowe czytanie. I pan też będzie czytał. Zachęca pan na swojej stronie do narodowego czytania? Nie, no na pewno zachęcam do czytania. Uważam, że ta sztuka czytania dłuższych, zwartych tekstów trochę zanika i uważam, że to powoduje daleko idące zmiany. Bo jednak czytanie dużych tekstów uczy koncentracji. Po drugie uważam, że mamy wielkich pisarzy, wielkich poetów. No, szczerze powiem, że uważam, że nie wolno porównywać Słowackiego do Mickiewicza, że Mickiewicz jest jedyny i większy, no ale mamy Słowackim też się możemy cieszyć. Jutro rzeczywiście czytanie Słowackiego. A prywatnie co pan lubi czytać? Jakie książki? Ja czytam bardzo dużo, dużo poezji. Uważam, że mamy Miłosza i Mickiewicza, ale też na pewno Herbert. Wczoraj jakoś się rzuciłem na grecką poezję, czyli Kawafisa, którego uważam za chyba z jednego z największych poetów XX wieku. No, raczej chyba klasykę, ale szukam też rzeczy, które okazują się takimi książkami najsłynniejszymi, nie wiem, w XXI wieku, więc no ja mam swoje zdanie, to znaczy uważam, że polska proza jest słaba, tak? To znaczy, że ta światowa jest dużo lepsza, natomiast w poezji jesteśmy mistrzami. A jaką poezję światową by pan polecił teraz na przykład polskim czytelnikom? Co warto przeczytać, co pana zdaniem trafi do kanonu? Nie, no to ja uważam, że to co w dwudziestowiecznej poezji no jest Eliot, jest Rilke, jest Kawafis i Mandelsztam, tak? To znaczy, to są takie moje odkrycia, takie odkrycia chemika własne. Natomiast tak się zastanawiam w polskiej poezji XXI wieku. Ale w literaturze, bo mówił pan, że proza, polska proza na tle zagranicznych twórczości to tak średnio, no ja uważam, ale jednak noblistkę mamy. McCarthy, Amerykanin, jest dla mnie taką absolutnie dużą postacią, taka nowozelandzka młoda pisarka Cotton, którą odbieram, że prędzej czy później będzie miała Nobla. Flanagan, czyli chyba ten najsłynniejszy w tej chwili australijski z Tasmanii powieściopisarz, to są duże nazwiska. Śmiesznie, że chyba w tej chwili najwięcej w literaturze dzieje się na półkuli południowej, no ale to inna rzecz. Czy w Polsce, czy na Dolnym Śląsku czytamy? W Polsce jest słabo z czytelnictwem, to trzeba mówić, to daleko nam do Islandii, która jest chyba mistrzem w Europie, ale także porównując się z Republiką Czeską jest to dużo gorzej. Trochę ten się świat zmienia, tak? To znaczy można czerpać wiedzę pewno też z tych form, które są pod względem dydaktycznym bardzo dobrze przygotowane, jakieś krótkie filmiki na YouTubie i tak dalej. W ten sposób można zdobywać i wiedzę historyczną i pewno nawet z historii literatury. Natomiast no, ja uważam, że czasami mi brakowało w świecie polityki, że politycy nie czytają literatury pięknej. To znaczy, że pasjonatów literatury faktu, literatury historycznej jest bardzo dużo, natomiast ja uważam, żeby pewien dystans złapać, to jednak ta klasyka musi być przeczytana. Ale czy sądzi pan, że takie akcje właśnie jak Narodowe Czytanie pomagają w tym, żeby propagować? Na pewno nie szkodzą, natomiast jest duża szansa, że pomagają, więc do tego warto. To teraz przejdźmy może do tematu, który ciągle nas jednak jest dla nas gorący. Ciągle się nad tym zastanawiamy, zwłaszcza, że dzieci wróciły do szkół. COVID. No, czytam o nim więcej niż literatury pięknej w ostatnim czasie. Chyba my wszyscy, panie wojewodo. To jest tak, że oczywiście mnie niepokoi sytuacja, która jest w innych krajach. To patrzę na Izrael, gdzie jest według mnie dramatycznie, to znaczy to jest gdzieś 12 razy więcej zakażeń niż w Polsce, patrząc na wielkość kraju. 8 razy gorzej jest w Hiszpanii. Polska chyba w tej chwili jest na 16 miejscu w Europie, jeżeli chodzi o zakażenia. Dobrą rzeczą jest to, że u nas się to ustabilizowało. Za ostatnie 16 dni liczyłem na Dolnym Śląsku, to jest mniej więcej 25-28 średnio zakażeń.
i one nie są zakażeniami w jednym miejscu, to są jakieś rozproszone takie fluktuacje. Coś się działo w Polkowicach, później był jakiś moment Wołów, znowu Oleśnica, oczywiście cały czas Wrocław, ale patrząc na liczbę mieszkańców we Wrocławiu, to też jest na stosunkowo niskim poziomie. Już nie ma tak, że te DPS-y, zamknięte miejsca gdzieś tam? Raczej to są jakieś powroty z wakacji. I to jest jakaś taka sytuacja, że cała rodzina, prawda, jest zakażona po wakacjach. Czyli po prostu był zły kontakt, który się zdarzył. Raczej ostatnio już w mniejszym stopniu wesela, ale one też w Polsce są jednak źródłem zakażeń. Tylko, no bo mówi się, tylko, że bardzo trudno o trzeciej w nocy na przykład zachować dystans. Nie, no to zdecydowanie tak. To znaczy wszystkie moje doświadczenia z moich obecności na weselach, tam gdzie wcześniej nie uciekaliśmy do domu, no wskazują, że od trzeciej to już jest dosyć specyficzna sytuacja. No, ale bym powiedział też, jak patrzymy na tą skalę zakażeń, to jest w tej chwili to jedno z głównych źródeł, tym niemniej jednak to dotyczy cotysięcznego wesela, więc to nie jest jak gdyby też na razie statystycznie skala duża. Nowy minister wchodzi z nowymi pomysłami. Ja wczoraj siedziałem do późna, bo musieliśmy podpisać decyzję. Jedna z tych decyzji jest związana z tym, że każdy szpital musi stworzyć, to było wcześniej, a w tej chwili jest wprost napisane takie miejsca buforowe. Chodzi o to, że pacjent, który przyjeżdża, nie ma być najpierw badany, czy go w ogóle mu udzielamy pomocy, tylko szpital ma pomóc i jeżeli zakłada, że to może być gość covidowy, no to po prostu leży na osobnym miejscu, ale musi być w szpitalu przyjęty. To ma takie znaczenie, że no, mieliśmy jednak taki ping-pong, czyli przesyłanie pacjentów daleko od COVID-a, ale pod jakimkolwiek pretekstem, na przykład na Koszarową czy do Bolesławca. No i to powodowało dosyć daleko idące niebezpieczeństwo dla pacjentów. No, w tej chwili oczywiście jest też protest, bo część mówi, że to prosty sposób na zakażenie wszystkich szpitali. Mi jest bliżej jednak do tego rozwiązania, którym w tej chwili ministerstwo proponuje. Druga rzecz, że będzie utworzony specjalny oddział i w tym przypadku powiem, padł rozkaz na wojskowy szpital kliniczny, który będzie obsługiwał w dużym stopniu pacjentów COVID+, czyli COVID+, serce plus udary i jakieś inne... Czyli te trudne przypadki, tak? Niebezpieczne. Nie, to są... nie jest zbiór zerowy tych, którzy mają inne przypadłości, jeszcze trafił im się COVID i wymagają natychmiastowej interwencji zabiegowej, jakiejś innej i trzeba ich natychmiast zaopatrzyć, położyć w szpitalu ze względu na tą główną dolegliwość, a przy okazji mają COVID. Jeżeli oni zostaną wyleczeni, a będą się źle czuć na COVID, to zostaną przerzuceni na Koszarową. Natomiast Koszarowa nie jest przygotowana do obsługi tych wszystkich innych dolegliwości. Oprócz tego, że Koszarowa no, mogła prowadzić operacje, tak, chirurgii miękkiej i twardej. Ale też nowy minister zdrowia powiedział, że trzeba przestrzegać zasady DDM, czyli dystans, dezynfekcja, miasteczka. Nie, no to cały świat. Niezmiennie. Nie, no to jest naprawdę metoda w miarę skuteczna i która ogranicza. I ja bym powiedział, że ona jest o tyle ważna, że ona może nam znacząco ograniczyć też liczbę grypy. Znaczy, zamykam oczy i marzę o sytuacji za 2 lata i może się okazać, że grypy nie będą takim kosiarzem ilości zwolnień, zakażeń i tak dalej, jak to dotychczas bywało, bo się nauczymy od krajów azjatyckich, że w tym czasie nie zakażamy innych, że zostajemy w domach, albo przynajmniej no, stosujemy te środki, które powodują, że nie kichamy komuś w twarz. Tak? Więc to może być pozytywna zmiana. Dla mnie ona jest w tej chwili bardzo istotna, bo czym mniej gryp, tym mniej mamy tego rachunku zakłóceń na co COVID, co grypa. Prawda? To jest bardzo istotne. No i też Polacy nauczyli się myć ręce, chociaż po części. No to ja bym powiedział, w tych badaniach, które rok temu chyba czytałem, kto myje ręce po wyjściu z toalety, Polska źle nie wypadała. Byliśmy gorzej od Skandynawii i Niemiec, ale byliśmy absolutnie w czołówce europejskiej.
najbardziej były te kraje z pewną tradycją muzułmańską, czyli Turcja i Bośnia i Hercegowina, z tego co pamiętam, a najgorzej wypadała Holandia, co było dla mnie dosyć dużym zaskoczeniem, ale u nas jest ta dyscyplina mycia rąk po toalecie dużo większa niż na przykład w krajach południowej Europy, łącznie z Francją, elegancją. No bo taką mamy też, uczy się w szkole dzieci. Więc nie, to chyba edukacja być może to, ale bo to tak, żeby patrzeć, że pod tym względem nie było źle, ale pewno zasada 100% jest lepsza niż 70%. A proszę powiedzieć, jak będzie wyglądało to, jak wygląda to w szkołach, no bo przed chwilą dzieci kilka dni temu wróciły do szkół, no i trochę jest panika, bo i boją się nauczyciele, i boją się rodzice, że owszem, te dystanse niby mają być zachowane, ale co z przerwami, co z uczniami, gdzie nawet memy są takie w internecie, że mamo, wróciłem z maseczką, ale to nie moja maseczka, bo się z Zosią zamieniłam, miała ładniejsza. Więc internet ładniejszą. Internet od razu reaguje na to, ale to wynika z tego, że ludzie mają obawy, że jednak ten powrót do szkół może być zagrożeniem. Jak pan sądzi? Może być zagrożeniem, będziemy mieć drugą falę? Nie, no, oczywiście, że jest zagrożeniem. Tutaj nie można mówić, że to nie jest zagrożenie, tylko jaka jest alternatywa. Tak? Nikt na świecie nie zdecydował się, no w tej chwili najprawdopodobniej Izrael, ale to jest bardzo specyficzna ta na razie sytuacja i nie związana ze szkołą, bo jak mi ktoś mówi, że dwa dni po rozpoczęciu roku szkolnego jest tragedia w Izraelu, to tak epidemia się nie rozprzestrzenia. To przyczyna, nie to tempo. To przyczyna musiała być wcześniejsza. Natomiast oczywiście, że będą szkoły, w których będą zakażenia, będą szkoły z ogniskiem, będą szkoły, które trzeba będzie wysłać na uczenie zdalne. To wynika z prostych statystyk. No pytanie jest, jak to będzie wyglądać. Natomiast no mamy jakiś już podgląd tych pierwszych dwóch tygodni w Niemczech, bo oni wcześniej w niektórych landach ruszyli. Nie jest to żadna skala dramatyczna. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że dziennikarze mają pewną zdolność do uogólniania pojedynczych przypadków i wyolbrzymiania. I pewno może nie wyolbrzymiania, ale słuchamy ludzi, którzy dobrze. Nam mówią, że boją się. Ale nie. Natomiast ja bym powiedział, ten lęk ludzi jest dobry, bo też powoduje naszą większą ostrożność. Natomiast raczej świat nauki, te publikacje, które mi podsyłano, pokazują, że jest ten wektor zakażeń od dzieci w górę jest bardzo mały. Że to w drugą stronę, tak? Ja odbieram, że być może będziemy mieli w Europie i w Polsce sytuację taką, że w miarę dobrze w szkołach podstawowych, trochę gorzej w szkołach średnich. Tylko, bo tam już dorośli, tak? Tylko tak, z drugiej strony, jeżeli wiemy, że to nauczanie początkowe to jest wydajność 20% tego normalnego, no to zastanówmy się, jakie są skutki, że całym rocznikom zafundujemy półtora roku na przykład nauczania w plecy. Ja nie mówię już o skutkach takich socjologicznych, tak? Że szkoła jest po to, żeby mieć koleżankę, kolegę, żeby nauczyć się pracy, żeby umieć komunikować się z nauczycielem. To znaczy, to są te wszystkie, pani mówiła o tym, że uczymy myć ręce, tak? To znaczy, to jest czasami tak, że w szkole podstawowej ten nauczyciel pilnuje, tak? A opowiadanie na filmiku, idź teraz umyj ręce, jakoś sobie nie do końca wyobrażam, że to jest skuteczniejsze niż ten nauczyciel, który na przerwie na przykład pilnuje. Więc to są takie półtora roku gorszego nauczania, to są słabsze roczniki później przez całe życie. Tak? W ilorazie emocjonalnym, umiejętności nawiązywania kontaktów, z wyrównaniem tych różnic między domami biedniejszymi, bogatszymi, z większym kapitałem kulturowym, z mniejszym. To szkoła też ma to wyrównywać, stwarzać biedniejszym, a zdolnym dzieciom także szansę jakiegoś awansu. Natomiast w momencie, kiedy te dzieci nie dostaną stymulacji w postaci intensywnej nauki, to się ta szansa traci. I to pewno na Zachodzie to jest jeszcze ważniejsze, bo szkolnictwo wyrównuje szanse między migrantami. Mhm. Więc to jest też dla nich jeszcze większa strata. No u nas za chwilę pewnie też tak będzie. Tak, oczywiście. Więc ja uważam, że wyjścia nie ma. Musimy się z tą pandemią nauczyć żyć. No, tak samo można by mówić, że w zakładach pracy. No, każdy kontakt jest obarczony jakimś ryzykiem niezerowym. No i musimy być ostrożni.
obserwować swoje ciało i badać się wtedy, kiedy wyczuwamy, że może być coś nie tak. No, jestem pod wrażeniem niektórych pozytywnie posłów, którzy po wakacjach stwierdzili, że jednak profilaktycznie się przebadają i zostali trafieni i w ten sposób jak gdyby nie zarażają innych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim i Państwa gościem był wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski, a ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Thank you.